Dzień dobry, Vlogmas. Witam się z wami w dniu 10. Jest już późno, bo zaraz jest 15, ale tak w życiu bywa. Więc teraz się dopiero z wami witam. Jest mega szaro, brzydko, nadal deszcz pada, więc jedyne co jest, to wielka chlupa z lodem i wodą i masakra, jest naprawdę masakra. No, ale tak, ja się z wami witam i nadal nie zmontowałam poprzedniego vlogmasa, więc teraz jak wrócę ze spaceru, to będę montować vlogmasa i dodawać na kanał, bo wczoraj już nie miałam siły, a dzisiaj noc była po prostu koszmarna, bo tak się źle czułam, że leżałam na boku i jedyne co robiłam produktywnego, to czytałam książkę do wszystkich chłopców, których kochałam. Świetna książka, polecam. Całą ją przeczytałam i koło 6 dopiero udało mi się gdzieś zasnąć, więc po prostu masakra. O Jezu, właśnie się zalogowałam na stronę mojej starej szkoły. Jak wam opowiadam, oni zbankrutowali, ale wystawili mi ocenę z włosu. I sprawdzili. Z jednej strony jestem szczęśliwa, a z drugiej jest mi przykro, bo naprawdę walczyłam z tym pieprzonym włosem. I większość, poza jednym zadaniem, miałam piątki. Ze sprawdzianu dostałam dostałam trójkę chyba z tego całego końcowego, więc się cieszę, bo byłam pewna, że źle mi poszło, ale więc na koniec dostałam C. Czwórkę, mam czwórkę na koniec włosu i nie wiem, no nie wiem, z jednej strony się cieszę, a z drugiej nie, bo tak, no wiecie, tak, nie wiem, no dziwnie mi teraz, po prostu mi dziwnie, ale no dobra. Mam nadzieję, że się na studia dostanę, nie? Teraz tylko zostało nam trzymanie kciuki, żeby Emilia się dostała na pielęgniarski. Nie wiem, co więcej powiedzieć. Muszę trochę ochłonąć i... Jest mi w sumie strasznie przykro, bo dałam z siebie naprawdę wszystko do tego włosu. Tak jak nienawidzę włosu, to naprawdę się starałam. I wiecie, i z większości zadań miałam piątki. I to jest takie... No nie wiem. Dobra, no cieszę się z tej czwórki. Lepsza mocna czwórka niż jedynka, nie? No. Teraz będę musiała myśleć pozytywnie. Teraz postaram się załadować zmywarkę i chciałabym coś obejrzeć, bo nie mam na nic siły. Tak się rozkładam. I w ogóle mam ochotę umrzeć. I większa dziewczyna pewnie zrozumie. Nie dość, że mam tę dni, tę kobietę dni. To jeszcze po prostu nic mi się nie chce, jestem zmęczona, głowa mnie boli, za takim mnie bolą, a jutro do pracy, więc mam nadzieję, że będzie fajnie. No, dobra, lecę, chcę coś zrobić, muszę, oj, może trochę podgórzam też. That's the plan, guys. Może podgórzam, ale nie obiecuję, bo źle się czuję. Teraz sobie czytam tak jeszcze opis mojego uniwersytetu, do którego chcę iść, wiecie, wymaganie, i zauważam, że zmienili warunki przyjęcia, bo wcześniej było wymagane, że trzeba mieć matematykę na poziomie 2A, 2B albo 2C, ja mam na szczęście matematykę na poziomie 5, więc tym się w ogóle nie przejmuję. Wymagają właśnie WOS na tym 1B, który teraz właśnie zaliczyłam. I wymagają naturkundskap, czyli wiedzę o naturze i w ogóle o środowisku i takich rzeczach. I wcześniej wymagali naturkundskap 1B, czyli taki poziom, który był, wiecie, o wiele łatwiejszy i był taki, nie wiem, oczywisty. Dlatego ja zgłosiłam się do tej mojej szkoły, że chciałabym mieć naturkundskap 2, czyli poziom wyżej, bo stwierdziłam, że jak będę miała poziom wyżej, no to już się szybciej dostanę, no bo będę, wiecie, lepsza niż ktoś, kto skończył takie kierunki w liceum typowo pod pielęgniarstwo. Bo są takie worm, sorry i w ogóle. Nieważne, no ale... No i wiecie, i tak teraz przeglądam i oni zmienili. I teraz trzeba mieć naturkundskap 2, czyli to, co ja sobie wzięłam. Czyli dobrze, że wtedy, w przyszłości, Milka stwierdziła, że chcę to mieć, bo chcę być lepsza, bo teoretycznie nie musiałam tego mieć, bo wtedy wystarczyło to, że ja miałam chemię, biologię i fizykę. A teraz to zmienili. Więc nawet jeżeli bym wtedy tego nie wzięła, to bym się na studia nie dostała. Więc dobrze, że ja sobie to wzięłam teraz, no tak, teraz muszę jeszcze, muszę walczyć teraz z tym i muszę walczyć z biologią. No.
Będzie dobrze, mam nadzieję, że będzie dobrze. Jeden, co się cykam, to że planowo mam zakończyć w maju, więc mam nadzieję, że wyrobię się na czas, bo w kwietniu jest ostatni termin złożenia podań na studia, ale oni zawsze czekają, bo licealiści kończą w czerwcu. Do czerwca jest sam czas. Nie wiem, będzie dobrze, będzie dobrze. Myślmy pozytywnie. Będzie dobrze, bo jestem zwycięzcą. Będzie dobrze, będzie dobrze. Wyglądasz jak psychopata. Weźmy na mnie odsunę. Welcome to my bed. Jak już wczoraj strasznie się źle czułam i nie mogłam spać. Witamy w moim łóżku. To przeczytałam sobie tą oto książkę całą. Właśnie do wszystkich chłopców, których kocham. Im powiem wam, że to jest film, mi się strasznie podobał. Jej się w ogóle nie podobał. Ale mi się... Ja lubię komedii romantyczne. Ale mi się podobał. Mega podobał. A ta książka to jest po prostu 100 na 10. Jest o wiele lepsza niż film. Musisz leżeć na moich i wszystkim rzeczach. Polecam, żeby ją przeczytać. Naprawdę genialna. Naprawdę świetna jest. Świetna. Miss. I bet he never miss. To jest super materiał. Nie marysz, tylko rozplątuj światełka. Nie? No obiad dzisiaj szwedzkie placki ziemniaczane potatis bullar z dżemem z... Jak to się nazywa? Lingu, żurawina po polsku. Żurawina. No, dżem żurawinowy i placki. Polecam, dobre. Rozpłątałaś światełka? Widzisz? Piękne są. Wczoraj obejrzałam z Stusią film A Christmas Prince Royal Wedding czy coś takiego i to była część druga. No i znalazłam teraz na Netflixie część pierwszą i myślałam, że dzisiaj obejrzymy. Tam napiszę do Netflix support, że też moja siostra mnie też się w dzienniku z tą wszystkie komedie romantyczne. No właśnie, ale rozumiecie, ja to włączałam się takie nie! Mama nie! Mama pomocy! Mama! Pomóż mi! Ona zagrywa! Fajne filmy, no, tak? My teraz wyjdziemy na dwór i jak wrócimy, to będziemy oglądać, nie? Ty lubisz też takie filmy. Ty nie narzekasz jak Tusia. No. Bo ja je oglądam. No, jak ładnie ciśniesz. Fajne filmy. Może to nie był film 10 na 10, ale był spoko. No jest przewidywalna historia. Ale spoko był. Czyli każdy film ma taką samą historię. Ona się zakochuje, bo Mary, kurwa, Christmas. I ten, wiele, ślub. Jestem w ciąży, mamy piątkę dzieci. Super. Co nie to? Moje życie takie nie będzie, więc po co mam takie coś oglądać? Coś jak to przychodzi swój największy etap emo w życiu, więc takie filmy ją krzywdzą. Krzywdziły mnie zawsze. Więc tym bardziej oglądamy. Co wy... Oczekujecie ode mnie? Nie martw się, moje, jak nie martw się. Czekaj, jak nie, nie ma być emo, jak kurwa całe życie oglądam takie szajsy? Nie martw się, i to przez ciebie! Co z tego? Jeszcze przeczytasz książkę ty Alla Killa Johoila i wtedy będzie w ogóle wszystko super. No pojebało cię. Będzie super. Nie. Tak. Polubisz tą książkę, no jestem tak pewna. Jestem pewna, Cosia, że polubisz tą książkę. Tak. Ja no właśnie nie polubię. Polubisz. Nie lubię nawet książek. Flipper. Łapka w górę dla, od tych, którzy wiedzą, co był Flipper. Bo Tusia nie wiedziała. Flipper. Otwieramy ten oto kalendarz. Dzisiaj jest 10. Haha. Ha. O, to spójrz, jakby nie nagrywała. To będzie jeszcze raz. Mam też 11. Możemy od razu otworzyć. Ja nie. Otwieram 10. 10 grudnia. Cześć, Leoś.
A to chusteczki. Krem nawilżający. 48 godzin. No. Żel. Krem do buzi nawilżający. Ma nawilżę 48 godzin. Idziesz po latoroś? Przetestuję. Dobrze, mam ogólnie cerę suchą, więc może będzie fajny. Bo ja słyszałam dużo dobrych opinii właśnie o tej ich serii, ten Hydra Vegetol, czy nie wiem, ale no, dobry. Polecamy. To teraz się widać. Więc przetestuję i wtedy polecimy, czy dobre, czy niedobre. Nieważne, jeśli deszcz Leon się zasłania. Te filmy chyba szkodzą, te wiecie, romantyczne i w ogóle świąteczne. No wow. To mi się wydaje, że naprawdę szkodzą. Dzwońcie po egzorcystę! Jak możecie zobaczyć, się właśnie wykąpałam i będę się zabierała za montowanie tego vlogmasa i potem poczytam trochę drugiej części, czyli do drugą książkę do wszystkich chłopców, które kochałam, czyli PS Lubię Cię Nadal, czy jakoś tak, nie mam pojęcia, jak to w tłumaczeniu oryginalnym polskim jest ten tytuł, ale tak, planuję trochę poczytać, bo na jutro mam do pracy, jutro idę do pracy na 11 i mam nadzieję, że dzisiaj się wyśpię i wstanę o normalnej godzinie, jeżeli nie będę się tak czuła, jak się czułam wczoraj w nocy, nie wiem, ale tak. No i to tyle na dzisiejszego vlogmasu. Jak widziałam, już jestem po kąpieli. To co mówiłam, włosy umyte, teraz znam im się wysuszyć. Co z tobą? Ja się nie kąpię. Nie da. Dzisiaj się nie kąpałam. Bo Emina się kąpała. Tu się też w piachu. Wiesz, że to nie przeszkadza, że jak ja się kąpałam, to ty możesz się kąpać, nie? Ma ci wbić do prysznica z takiego... No chodź, teraz jak chcesz. Ale wiesz, że istnieje taka opcja, że możesz się wykąpać po mnie albo przede mną? Wiesz, dopiero co wyszłaś z tego. No to możesz iść teraz. Mogłaś przed? Nie? Jezus Maria, jaki brudas. Dobra, ludzie, trzymajcie się mocno. Mam nadzieję, że ten krótki vlog, myślę, że to będzie krótki vlog dzisiaj, się wam podoba i widzimy się już jutro. Bye, elo, bye. Elo.